Dzień dobry. Vella! Co to jest? Chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie. Nie wolno tak. Już, uciekaj do domu. Do domu. Verzeihen Sie bitte, das ist meine Schuld. Ich habe Sie nicht ins Haus zugelassen. Dzień dobry. Dzień dobry, przepraszam. Jeszcze niedawno była tutaj tabliczka strzeż się psa, ale ktoś zerwał. Człowieka, a nie psa. Słucham? Człowieka należy się strzec. Pani Barbaro, co tam pies? Szczególnie taki. Pani mnie nie poznaje. Jerzy. Jerzy Giedroyć. Na własnej osobie. Przepraszam bardzo, Matko Święta. Ja bez okularów jestem ślepa. Po chemii tak mi się zrobiło, że no, widzę przez mgłę. Mąż pisał mi. Trzeba mieć nadzieję, że to taka chwilowa reakcja organizmu. Dla pisarza to musi być straszna dolegliwość. Cóż, dlatego jak pan widzi, uprawiam ogródek, miejsce literatury. Coś podobnego. Dlaczego pan nie uprzedził o przyjeździe? Przecież my jesteśmy z Józefem kompletnie nieprzygotowani. Przyjechaliśmy po ogień. Wypadki praskie nas pochłonęły. Do reszty mamy publikacje po czesku, po słowacku, w Paryżu nie ma czcionych. Tutaj najbliżej. No to gdzie w takim razie pani Zofia? Zofia się przeziębiła, straciła głos, została w hotelu. O, tak. Ona głos, ja wzrok. Starzejemy się. No niechybnie. Ja natomiast straciłem głowę dla tej okolicy. Te zapachy. Kora i gliwie, zioła. To czuć prawie polską. No coś w tym jest. Szczególnie o tej porze. Pięknie państwo zainstalowaliście. Naprawdę, to poprzednie to była jakaś rudera. W porównaniu z Lafitte to są zwykłe suburbia. Jeszcze gotów pan pomyśleć, że to nasze. Wprawdzie mamy osobne wejście, kawałek tego ogrodu, ale to jednak nadal wynajem, który pochłania gros naszych dochodów. Zresztą pan to wszystko wie z listów Józefa. To u nas nie nowina. No właśnie, pani Basiu. Ja poniekąd w tej sprawie. W sprawie książki męża. Coś nie tak? Jeszcze jakąś kalkę? Jest? Józiu, pozwól tu na chwilę. Jak nie ma, to poproszę o zwrot maszynopisu. Chociaż już naprawdę zbrzydło mi to robić. Kalki nie mamy, ale mamy gościa. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jerzy. Co za niespodzianka. Nie ma pan pojęcia, jak ogromnie się cieszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Basiu, mamy trochę kawy? Tak, tak, proszę. Pan pewno od samego rana już ciężko pracuje. No ależ skąd. Dziękuję. Ciężką pracę, proszę pana, to ja miałem w Wilnie. Pod sowiecką, a potem niemiecką okupacją. Przyjąłem się wtedy na furmana i drwala. Proszę bardzo, niech pan siada. A pisanie? To wyłącznie z pasji i przekonania.
Gdybym nie znał pańskiej sytuacji finansowej, to bym pomyślał, że szczęściarz z pana absolutny. Co za okoliczność. Proszę sobie wyobrazić, że ja właśnie wykańczałem list do pana. O, to zaoszczędzi pan na znaczkach. No ale jeszcze nie zdecydowałem się, czego do pana wyślę. Bo? Bo wiecie pan, wszyscy mnie mają za człowieka, który mówi, co mu ślina na język przyniesie. A ja 5 razy zastanawiam się, czy pogląd, który mam wygłosić, jest słuszny i zgodny z prawdą, czy też wynika z tak zwanej potrzeby bycia w kontrze, o którą notorycznie jestem posądzany. Tylko to trudno samemu stwierdzić. Ale próbować warto. Przynajmniej dla spokoju sumienia. No proszę. Widzę, że Basia chce mi dać mata. Nawet nie słyszałem taryfy, którą pan przyjechał. Nie mógł pan słyszeć, by przybyłem pieszo. Był pan u tego Nowaka? Tak, robimy z Wolną Europą numery po czesku i słowacku. Mogłem się domyśleć, że nie odwiedza pan Monachium wyłącznie na mnie. Ale to nie zmienia faktu, że bardzo się chciałem z panem zobaczyć. Nawiasem mówiąc, kto pan ukazał wybrać Monachium na miejsce do życia? Pod samym nosem wolnej Europy. O takich wyborach, proszę pana, zazwyczaj nie decydujemy sami. Przeprowadziliśmy się tutaj z Basią wyłącznie do tych marnych, ale stałych groszy, które zarabia Voice of America. A teraz nawet tego nie mamy. 17 lat pracy i żadnej odprawy. Freelance, panie Jerzy. No, tak. To jak się z Basią obeszli, to głównie jego zasługa. Tak właśnie Nowak podporządkowuje sobie środowiska emigracyjne. Tu zabierze etat, tam nie zakupi książek z wydawnictwa. Książę udzielne. Proszę sobie wyobrazić, że na jednym z ostatnich zebrań wprost zapowiedział, że mnie wykończy. Ja nie wiem, czy jeszcze coś wydam. U nas pan wyda. Za co jestem panu ogromnie wdzięczny. No właśnie. Czy nie dałoby się jakoś przyspieszyć honorarium, bo ja już jakieś zaliczki pobrałem na konto. Nie trzeba głośno mówić. Dużo? Dla mnie dużo. Dla pana może nie. Proszę się o tym nie martwić. I Nowakiem też. Mam rację. Nie będę panu zawracał głowy tą nagonką. W prasie też staram się już nie odnosić do tego. Bo takie zaprzeczanie do niczego nie prowadzi. I słusznie. Chociaż naprawdę się dziwię, że państwo żyjecie tutaj, gdzie jego wpływy są największe. Pan rozbił namiot w obozie wroga. Ależ panie Jerzy, a co my mamy zrobić? Do Londynu już nie wrócimy ze względu na klimat. Swoje lata już mamy. I przynależne im choroby. A zresztą... mieliśmy już serdecznie dosyć. Bo to jest, proszę pana, pierwszorzędne piekiełko, ten polski Londyn. Hermetyczne wychodźstwo ufundowane na
pielęgnowaniu klęski. Poza tym taka przeprowadzka wymagałaby oszczędności, których po prostu nie mamy. Zwłaszcza teraz przy chorobie Basi. A jeszcze na moment do Nowaka. Bo ja nie chcę, żeby pan sobie pomyślał, że ta moja reakcja to wynik jakiegoś osobistego rozgoryczenia. Związanego z tym, że on nie daje nam się uwieścić klamki zarządzanej przez siebie instytucji. Bynajmniej. Ja go sobie onegdaj za wroga nie wybierałem. Chociaż słysząc to, co ten człowiek wyprawia na antenie, zrobiłbym to z pełną premedytacją. Bo to jest, proszę pana, szkodnik, jakich mało. Czy pan trochę nie przesadza, panie Józefie? Rozumiem personalne animozje. Mogłam powiedzieć, żeby nie wspominał pan o Nowaku. Basiu. Proszę się częstować. To wszystko, co mogę podać przy tak nagłej wizycie. Ale proszę się nie kłopotać, pani Barbaro. Przepraszam za najście. Przyniosę zaraz kawę. Kawę akurat mamy dobrą, włoską. Powiedział pan personalne. Ja go, proszę pana, w życiu na oczy nie widziałem. I nawet nie o to chodzi, że jest głównym kolporterem tego oszczerstwa mojej rzekomej współpracy z Niemcami. Tu chodzi o rzecz dużo gorszą. Mnie obchodzi to jego szkodzenie Polsce. A co pan chce powiedzieć, że działalność wolnej Europy to szkodnictwo? Stacja w sumie przynosi więcej pożytku niż szkody. Do tego została powołana. No zgoda, ale to, że będąc agendą amerykańską, coraz śmielej realizuje politykę koegzystencji z blokiem sowieckim, to jest, proszę pana, niedopuszczalne. Sowieci ślepo dążą do zniszczenia cywilizacji i kultury nie tylko zachodniej. To jest zagrożenie globalne, dlatego mitem jest ta ich pokojowa koegzystencja z innymi państwami. Kwestie zapatrywań. Póki co na żadną kontrrewolucję się nie zanosi, więc chyba jesteśmy na to skazani. Wszyscy chcą żyć w miarę normalnym świecie. Dobrze pan to ujął. Na żadną kontrrewolucję się nie zanosi. I o to właśnie sobie tam chodzi, żeby każdy tak myślał. Bo to spekulowanie na titoizm, komułkizm, rewizjonizm, ewolucjonizm. Jeden pies, jak to zwał, któremu Zachód tak naiwnie przyklaskuje, to jest, proszę pana, w gruncie rzeczy odwoływaniem kontrrewolucji, odwoływaniem wszelkiego antykomunizmu. Pan sugeruje, że finansowana przez Amerykanów radiostacja, którą Sowieci zagłuszają we wszystkich podległych sobie krajach, tak naprawdę jest antykomunistyczna? Doskonale pan podąża za moją myślą. W myśl tej logiki to Jeziorański jest podwójnym, bo i sowieckim, i amerykańskim agentem. Absurd. Nie, proszę pana, nie jest agentem. Tego nie powiedziałem. Więc kim jest Jeziorański? Popudczykiem. Pożytecznym idiotą. W takim układzie nasz miesięcznik jest też popudczykowski, bo w wielu kwestiach mamy stanowisko zupełnie zbieżne z tym głoszonym przez RWL. To pan powiedział. Nie przytaknę, żeby nie zrobić przykrości. Ale ja z linią kultury całkowicie się nie zgadzam. Zresztą wielokrotnie dawałem temu wyraz. Nie zgadzam się z waszym poparciem dla polityki Kościoła w PRL-u. Nie zgadzam się z waszym zapatrywaniem na kwestię granic na Odrze i Nysie. Nie zgadzam się ze stosunkiem kultury do niektórych aspektów działalności AK. No jeszcze z wieloma innymi rzeczami się nie zgadzam. Prawda. Ale więcej nas chyba łączy, co, panie Józefie?
wspólny wróg. Ale to jeszcze za mało, żeby zawieszać dyskusję. Nawet Stalina komuniści uznali za wroga, kiedy to było im potrzebne i stało się możliwe. Czy jeśli ja miałem tego zbrodniarza za wroga, to stawiało mnie wówczas w szereg ich zwolenników? Oczywiście, że nie. Tam, gdzie można się pokłócić, należy się pokłócić. Bo tylko w ten sposób dociera się do prawdy. Czy ja mam się obawiać tej rozmowy? Nie ma czego, panie Jerzy. Tym właśnie pan różni się od takiego Nowaka, że w swoim piśmie daje pan wolną trybunę i głos nieco skrajniejszy. Tak jak mój, który mimo wszelkich różnic ma prawo tam zaistnieć. Ja do wolnej Europy wstępu nie mam i póki Nowak żyje, mieć nie będę. Nie, żebym o tym marzył. Bo pan dla niego jesteś gorąca głowa. Bo pan by chciał zbrojnie na Sowiety, gdy tymczasem dla Nowaka to ani roztropne, ani możliwe. Ja zresztą myślę podobnie. Panie Jerzy, proszę, niech pan nie upraszcza. Nowak będzie mi mówił, co ja bym chciał? Co ja bym chciał? Ja bym chciał, żeby to więzienie, którym jest sowiecka okupacja, Polska opuściła pewnego pięknego dnia. A Nowak proponuje się nim urządzać. Zawieszać firanki, rozkładać obrusik. Nie da się jednocześnie obalać tego reżimu i go naprawiać. No niestety, tych rzeczy nie da się pogodzić, proszę pana. Ale musimy się jakoś nauczyć o tym rozmawiać. No chodź, chodź. Będzie pan można rozmawiać. O komunistach. Z nimi nie. My tu na emigracji możemy sobie swobodnie dyskutować. A Sowieci odebrali ludziom tę najważniejszą z ludzkich czynności. Rozmowę. Bliscy sobie ludzie boją się głośno mówić o tym, co myślą. Czy ja mogę być pana pewny? A ja pana. No właśnie, o to im chodzi. Żeby ludzie czuli strach i nie rozmawiali ze sobą. No dobrze. Wracając do obalania komunizmu. Panie Jerzy, to nie jest tak, że ja chcę się porywać z motyką na słońce. Znam realia. Ale prawda jest taka, że z komunizmu nie da się inaczej wyjść niż przez konflikt zbrojny. Tymczasem nie będę stał założonymi rękami i patrzył na ten podyktowany zgniłym realizmem ześlizg. Ześlizg? No to, co uprawia Nowak. Ześlizg, proszę pana, z walki z sowiecką okupacją Polski, której przecież jak dotąd nikt nie odwołał. W stronę argumentacji, polemiki, dialogu, no i tak dalej. Ale powiedział pan przed chwilą, że każdy spór ma sens, że się trzeba kłócić. Sporą w ramach takiej czy innej opozycji antykomunistycznej oczywiście przyklaskuje. Ale dyskusja z komunistami, o czym już mówiłem, nie ma najmniejszego sensu. Dlaczego? Bo to jest, proszę pana, droga donikąd. Nie można uczciwie dyskutować się z kimś, kto bez mrugnięcia powieką posługuje się najordynarniejszym kłamstwem. Jeżeli dajmy na to pan, albo ja, albo ktoś z normalnych ludzi, w normalnych warunkach, zechce na przykład zełgać, że sufit jest nie biały, a czarny, od razu rzecz wyda nam się bardzo trudno. Zaczniemy od kołowania, chrząkania, wskazywania na cienie po jego rogach. Będziemy tłumaczyć, że w swojej istocie nie jest on już tak czysto biały. Jednym słowem będziemy się posługiwać skomplikowaną metodą, która w rezultacie nie doprowadzi nas do celu, bo nikogo nie przekonamy, że sufit jest czarny. A co robią komuniści? Wskazują na sufit i mówią: widzicie
ten sufit jest czarny jak smoła. Punkt. Dowiedli od razu. Bo oni się przekonali na podstawie praktyki, że wszystko można twierdzić. Że twierdzenie nie zależy od jego treści, ale od sposobu jego wyrażenia. I oto widzimy, jak dochodzą do następnego etapu i mówią ludziom tak. Wyobraźcie sobie, że istnieją podli kłamcy, wrogowie wszelkiej prawdy naukowej, wiedzy i postępu, którzy w swoim nikczemnym zakłamaniu tak nisko upadli za pieniądze kapitalistów, że ośmielają się łkać w żywe oczy, że sufit jest biały. Hołdując prawdzie i wchodząc z nimi w dyskusję, od razu jest pan przegrany. A im oczywiście zależy na otwarciu takiej dyskusji, bo dzięki niej zamiast walki promowana jest próba naprawy reżimu. Pojawiają się te wszystkie hasła. Walki o prawa człowieka i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem rozmydlanie granic zła. No a po swojej stronie mają wolną Europę. Panie Józefie, a skąd u pana pewność, że ten, jak pan go nazwał, zgniły realizm, nie okaże się dla przyszłości korzystniejszy? Nie rozumiem. Skąd pan może wiedzieć? Czy, mówię czysto hipotetycznie, poddawany reformom komunizm przez lat, powiedzmy, 50 nie padnie. Lub się nie zamieni w coś, co będzie przypominało demokrację. Ja takiej pewności nie mam. Nie jestem wróżbitą. Chociaż myślę, że pańska wizja mogłaby się ziścić na zasadzie paradoksu, który czasem w przyrodzie istnieje. No, widzi pan. Ale zaraz, zaraz. Ja nie występuję z pozycji pragmatyczności takiej czy innej postawy wobec komunizmu. Dla mnie diabeł jakkolwiek malowany, przebierany, jakkolwiek oswajany, zawsze będzie diabłem. Dla mnie strategia wobec komunistów to nie jest tylko kwestia moralności, etyki, ale także estetyki. Dobro, prawda i piękno. Błagam, niech pan nie podkpiwa. A broń Boże. No przecież pan wiedział, co komuniści zrobili z literaturą, architekturą. Chociaż moim zdaniem ustawił pan te wartości w niewłaściwym porządku. To nie ja, to Platon. Dla mnie najważniejsza jest prawda. A ów ześlizg, o którym mówię, najgroźniejszy jest wtedy właśnie, kiedy stopniowo narusza ustalone wiekami pojęcia. Językiem jak żadnym innym narzędziem bardzo łatwo można upraszczać, deformować rzeczywistość. Można tak wykrzywić jej obraz, że zacznie zaprzeczać faktom, logice i sensowi historycznemu. A stąd już prosta droga do brzydoty, nudy, życia, niewartego życia. Ale pan tak mówi, jakby propagandzie komunistycznej ludzie przy zdrowych zmysłach i z odrobiną wiedzy dawali wiarę. A to jest przecież zawsze tylko ustalanie rozmiarów tego ich kłamstwa, negocjacja znaczeń, dogrzebywanie się ukrytych sensów. Oni swoje, my rozumiemy swoje. No. To jest tak jak w tych dowcipach, które mi ostatnio Józio Czapski opowiada o radiu Erewań. Pan zna? No nie, nie znam. Jeden zapamiętałem. Słuchacze pytają, czy to prawda, że na Placu Czerwonym rozdają samochody. Radio Erewań odpowiada, tak, to prawda. Tylko nie przy Placu Czerwonym, tylko przy Dworcu Warszawskim. I nie samochody, tylko rowery i nie rozdają, tylko kradną. No, to dobre. No. Także powiedzieć można wszystko, tylko trzeba jeszcze znaleźć tego głupiego, który w to uwierzy. Ależ pan ma słuch. Dziękuję ci bardzo. Rozmawialiśmy z panią Barbarą, że się wszyscy starzejemy. Zmysły nam tępieją, ale pana to zdaje się w ogóle nie dotyczy. Kochanie, siądziesz z nami. Tak. Oj, byłbym zapomniał. To dla pani od Zosi. O, dziękuję. A dla pana
Panie Józefie. Panie Jerzy, co za cudo. Basiu, napijesz się? Oczywiście. Pójdę po kieliszki. Ja do kawy. Wiara w to, że kłamstwo, którym posługują się komuniści dzisiaj, pół wieku po rewolucji październikowej, jest tak jawne i mało wyrafinowane, jak w tym dowcipie. No, to jest niestety, panie Jerzy, pobożne życzenie. No to co? Za spotkanie. Tak się lepiej rozmawia. Niezłe. Coś panu powiem. Jak się rżnie świeżą sośninę piłą, to na początku piła idzie równo. Ziu, ziu, ziu. Z czasem jednak na ostrzu i zębach osadza się żywica. Piła stawia opór, aż w końcu całkiem się klinuje. I trzeba naprawdę dużego wysiłku, żeby wyciągać ją z pnia, smarować naftą, spirytusem, żeby znów ślizgała się po drewnie. Ziu, ziu, ziu. I to jest właśnie, proszę pana, łzy ślizg, o którym mówię. To jest właśnie to, co robią komuniści. Smarują, żeby poszło. Pan ma imponującą zdolność argumentacji. Ale proszę mi powiedzieć, w takim razie, co to jest ów czarny sufit? W czym tkwi dzisiaj to bezczelne kłamstwo komunizmu, skoro wiadomo, że to wszystko propaganda i maskirowka? Jak to w czym? W twierdzeniu, że komunizm jest z gruntu dobry, a złe są jedynie próby jego wykonania. To jest ich kłamstwo założycielskie. Juś, wiesz, to chyba ten ataman. On zapowiadał, że dzisiaj zadzwoni. Przepraszam. Jakiś czas temu Józef poznał tutaj pewnego kozackiego atamana. On jest wielkim admiratorem kontry. I proszę sobie wyobrazić, obiecał nam hutor na Ukrainie, jak tylko wróci wolność. Pan rozumie teraz, czemu nam tak zależy na tym, żeby ten komunizm upadł. Ależ pan jest dzisiaj w polemicznym nastroju, panie Jerzy. Ja? Pani mąż? O nim to nie mówię. U niego to naturalne. 3 lata temu, jak wracaliśmy od państwa z Paryża, przez całą drogę przeżywał, że nie o wszystkim zdążył panu powiedzieć. I tego zapomniał, i to mu umknęło, i coś tam jeszcze. A to wszystko ponoć dlatego, że pan mu za bardzo przytakiwał. Musiałem mieć z tym jakiś interes. Pani Barbaro, ja mimo nazwiska mam naturę litewskiego chłopa, powolną, nieskorą do sprzeczki. Może po prostu wyjątkowo się jakoś dzisiaj tutaj u państwa poczułem, jak w Polsce, tak się rozzuchwaliłem. Za to pan Józef to jest szlachcic pełną gębą krew, nie woda. Szlachcic, ale raczej szaraczkowy. Nie wiem, jak zacząć. Najlepiej od razu, prosto z mostu. Nie mam całego dnia, a Józef na pewno będzie chciał te poprawki dokładnie przedyskutować. Józef sam przyznał, że powieść jest przydługa, a pan ma nosa do dłużyzn. Kiedy rzeczy, jakby powiedzieć, pani Barbaro, nie tej natury. Ja może po prostu pani zostawię ten odpis. Pani to wpierw zobaczy i spróbuje męża przekonać do tych cięć. To tylko w sprawie konferencji. Miłosz to nawet mówi, że pan Józef to jest taki intelektualny pieniacz. Z sympatią oczywiście. Ja bym się obraziła, Józiu. Dlaczego? Bo
Józef nie jest typem szlachciury, który z byle powodu ciąga sąsiadów po sądach. Basiu, nie wiesz, gdzie jest ten obrazek? Nie wiem, jaki obrazek. Nie ma chorobliwej potrzeby dochodzenia jakichś urojonych krzywd, prawda? Nad spór, który owszem jest jego żywiołem, przedkłada prawdę. Basiu, ja wiem, że Miłosz nie miał nic złego na myśli. Panie Jerzy, to jest rysunek Basi dla pana. Ja naprawdę nie chciałem nikogo urazić. Poza tym trudno by mu było zachować tę stałość poglądów, której dowiódł przez lata, gdyby dla czczej zasady jedynie uprawiał jakąś przewrotną sofistykę. Cofam to, co powiedziałem. A Miłosza napomnę przy najbliższej okazji. Nie ma takiej potrzeby. Zresztą życzyłbym każdemu Polakowi choć odrobinę tego pieniactwa. Jakkolwiek to brzmi. Polacy w moim odczuciu i w prawobiegowej opinii są za bardzo stadni. Trawi ich lęk przed wychyleniem się, brak im tego ducha przekory. Teraz pan mówi tak, jakby się odciął od swojej narodowości. Bo ja z narodowości jestem antykomunista. A ta nacja akurat posiadła te cechy. I wiem, co jest najsmutniejsze, że tę naszą statność, wynikającą z historii, tradycji, a w szczególności z wiary, komuniści umieją bezwzględnie wykorzystać. Dam panu taki przykład. Zna pan słowa hymnu O Boże, coś Polska? Jak żeby inaczej? No więc proszę sobie wyobrazić, że episkopat powziął decyzję, żeby je zmienić. Biskupi ogłosili to w liście pasterskim z okazji 50-lecia odzyskania niepodległości. Tak, tak, to świeża sprawa, sprzed paru dni zaledwie. Ale tę pieśń już zmieniano pierwszy raz w powstaniu listopadowym. Teraz pieśń ma według nich brzmieć w ostatnich wersach. Ojczyznę wolną zachowaj nam, panie. A wcześniej był ojczyznę wolną. Racz nam wrócić, panie. To co, polewka? Dotąd było tak, że tylko komuniści wierzyli, że Polska jest wolna i nikt poza nimi. A teraz Kościół za cenę polepszenia stosunków z reżimem przyklepuje ten ewidentny fałsz. Obawiam się, że to wcale nie wpłynie dobrze na te stosunki. Oczywiście, że nie. Mało tego, nie zdziwię się, jeśli sytuacja katolików na przestrzeni lat paradoksalnie pogorszy się. Takie ukłony nigdy nie miały przełożenia na faktyczną politykę. Zresztą komuniści nie są lepsi. Moskiewski agat Bierut na przykład, przyjmując urząd prezydenta, przysięgał: tak mi dopomóż Bóg. A jego ministrowie w asyście milicji chodzili w procesjach Bożego Ciała w czasach najcieńszej komuny. To są jedynie puste gesty, proszę pana. Nie wiem. Może tą pieśnią jako drobnym ustępstwem chcą złagodzić wydźwięk listu do biskupów niemieckich. List akurat to było piękne ewangeliczne posunięcie. Bezprecedensowe. Jako i my odpuszczamy. Ale swobodzie praktyk religijnych mogło zagrozić. I tego się mógł Wyszyński przestraszyć. Się go nie bronię. Ale powstrzymanie laicyzacji kraju ma dla niego, zdaje się, niebagatelne znaczenie. Ja moim zdaniem jest znacznie gorzej. Kościół w Polsce, idąc za przykładem z Rzymu, chyba naprawdę zaczął wierzyć, że wszystko po wojnie wraca do normy. Też tak uważam. To znaczy nie, że wszystko wraca do normy, tylko że Kościół w to wierzy. Gdyby to była cyniczna gra z władzami, to jeszcze pół biedy, ale to jest jakaś ciociobabka z panem Ogiem. Co pani ma na myśli? W 1920 biskupi wydają płomienną odezwę do narodu z prośbą o modlitwę, by Bóg uratował kraj przed ustrojem komunistycznym. A dzisiaj błaga się go, żeby nam ten ustrój zachował i utrwalił istniejący stan rzeczy. Paranoja. No nie zdziwiłbym się pewnemu zniecierpliwieniu w niebie.
razie z Piłsudskim. Z jednej strony gonił bolszewika, z drugiej strony z nim paktował. I gdy można już było zadać tej zarazie ostateczny cios, wstrzymał ofensywę i pozwolił wykrwawić się białym. Ale to na marginesie. Rozmawialiśmy już kiedyś o tym i wykazałem panu wówczas krótkowzroczność tej oceny. Nie przypominam sobie. Pan zapominał o zmęczeniu wojną. O tym, że naród nie widział sensu jej kontynuacji. O brakach w uzbrojeniu. Z czym on miał na tę Moskwę iść? Z kosami? Piłsudski mówił, Polacy szybko gasną. Poza tym uważał, że z rodzącym się na wschodzie totalitaryzmem muszą sobie poradzić sami Rosjanie. Proszę, nie wchodźmy w to, bo pan wie, że jestem Piłsudczyk i możemy to ciągnąć potem do rana. Wróćmy do tego Wyszyńskiego. Przecież musimy jakoś obiektywnie spojrzeć na trudności, z którymi jako prymas się musi mierzyć. Jego obowiązki są przede wszystkim boskie. Ale to z jakiej racji robi taki gest wobec cesarza? Kto mu każe? Stolica apostolska. Pani Barbaro, pani to doskonale przecież wie. Stolica apostolska ma również swoją politykę misyjną. Papież chce nawracać Kreml. No świetnie, tylko dlaczego robi to kosztem naszych interesów? Basia ma rację. Ja chyba nie do końca państwa rozumiem. Odkąd duchowni emigracyjni zaczęli podlegać prymasowi w kraju, to taki gest jest czyniony w imieniu emigracji. Również moim. No na emigracji nie po to się jest, żeby się żyło ciut lepiej niż ludziom w tym komunistycznym obozie. Ale dla wolnej myśli. Tak czy nie? Tak. Ale 30 milionów ludzi nie może wyjechać za granicę. Ale ja wyjechałem. I nie życzę sobie, żeby ktoś wypowiadał się w ten sposób w moim imieniu. To mnie oburza. Mnie podobnie. A czy to państwa oburzenie nie jest trochę zawłaszczaniem dyskusji, która was nie dotyczy? Państwo są przecież prawosławni. Pan zmienił wyznanie, zdaje się, jeszcze przed wojną. A co to ma do rzeczy? Zawłaszczeniem, panie Jerzy, to jest zmiana przez katolickich hierarchów tekstu pieśni, która nawet nie jest kościelna, a która została napisana, żeby mógł ją śpiewać każdy Polak. Katolik, prawosławny, Żyd, muzułmanin. To jest tylko pozornie błaha sprawa. Ale to pokazuje, jak centrala w Moskwie stopniowo i niezauważalnie urabia niedawnych oponentów, a nawet wrogów. Rozumiem, państwo są za odpolitycznieniem Kościoła, wedle starej chrystusowej zasady, co boskie... Nie, proszę pana, wręcz przeciwnie. Głoszona przez episkopat zasada nie mieszania się do polityki, to jest, proszę pana, legenda, którą oni sami nie wierzą. Kościół powinien mieszać się do życia publicznego. Zresztą notorycznie to robi. Czego najlepszym dowodem jest sprawa z hymnem. Ale robi to nieudolnie i głupio, zaprzeczając swojemu posłannictwu. Józiu. Basiu, proszę cię, daj mi dokończyć. Przykład. Duchowni na Zachodzie nie odprawiają mszy świętej w intencji pomordowanych w Katyniu. Dlaczego? To, żeby przypodobać się władzy, naturalnie. Posłannictwem Kościoła jest potępienie zła na świecie. Zgadza się pan ze mną? Jasne, ale czasem... Nie, proszę pana. Nie, proszę pana, nie ma czasem. Watykan w imię moralności potępia zbrodnie reżimów w Afryce, a w imię apolityczności przemilcza te same zbrodnie w Europie. Tak to jest, panie Jerzy. Pan stawia wszystko na ostrzu noża. Gdy tymczasem życie... A tymczasem życie domaga się, żeby je tu wpuścić. Chodź. Chodź. Józiu, a może... Zabierzesz pana Jerzego na spacer? Wyprowadzisz przy okazji Welę?
Ochłoniecie, panowie, nieco i omówicie swoje sprawy. Wella, idziemy, idziemy, piesku. Ładne imię dla suczki. Jak mieszkaliśmy w Czarnym Dworze pod Wilnem, mieliśmy takie dwie. Wella i Labella. Basia jej tak nazwała. Ja też każdego kolejnego chrzczę tak samo. Blaki człowiek się nie musi przyzwyczajać. Psia natura jest przecież niezmienna. Może pan ją puści, niech se pohasa. Ach, trochę się boję, żeby mi nie uciekło. Basia by mi wtedy tego nie wybaczyła. No dobrze, Ela, chodź. No chodź, piesku, chodź. No. No, biegaj, biegaj. Za czasów gimnazjum napatrzyłem się na pracę wileńskich lekarzy. Mieli oni nakazane wyłapywać psy w czasie, kiedy młodzież była w szkole, żeby nie oburzać i nie gorszyć jej moralnie. Ja wtedy trochę bagarowałem, więc... Tutaj chyba nic takiego im nie grozi. No ale wie pan, lęk pozostał. Zresztą los tych zwierząt nie był najgorszy. Większość złapanych psów zakładowano do wykupu. Inaczej było z ludźmi. Pod sowiecką okupacją ich wywożono z Wilna dzień i noc. Na oczach wszystkich ich los był przesądzony. Nikt nie mógł ich wykupić. A przecież to byli ludzie. Nie psy. Pójdziemy tędy. Może nie najwygodniej. Ale pokażę panu ładny kawałek Izary. Bella! No chodź, pies. Chodź. Zazdroszczę panu tej okolicy. Tego lasu, tych dróg, tych ścieżek. Ja koło siebie mam autostradę i kooperatywę rolniczą. Człowiek potrzebuje drogi, prawda? Wolnej drogi ograniczonej co najwyżej horyzontem. A pisarz w szczególności się nie może bez niej obejść. Proszę mówić. Dlaczego? No może dlatego, że to jest bardzo ludzkie. Ta potrzeba przemieszczania się. Droga dla człowieka jest czymś, bez czego jego życie byłoby wegetacją. Zgadza się, pod warunkiem, że ta droga dokąd prowadzi. A ja myślę, że to nie ma znaczenia. Sama droga jest już wartością. Nie może być celem. Komuniści na przykład nienawidzą wszelkiej drogi, bo za bardzo przypomina im o wolności. Chcą, żeby ludzie chodzili po drogach tylko w koniecznej potrzebie, jak się chodzi do wychodka. W 1940 na Wileńszczyźnie przy
przyjęte było, że każdy przemieszczający się człowiek jest podejrzany. Bo to albo szpieg, albo spekulant. A dzisiaj co? Berlin, duże europejskie miasto, przydzielone murem. Każdy, kto próbuje przedostać się na drugą stronę, dostaje serię z karabinu. Dzisiaj, w tym postępowym XX wieku, nic się nie zmieniło. Oni panicznie boją się wolności. Dlatego kreją te drogi. Przecinają szlabanami nakazów, tamują w granicach poszczególnych republik. A jak już przemieszczają, to całe narody i na ogromne dystanse. Tak. Na zachodzie można pójść i pojechać wszędzie, ale co z tego? I tak człowiek większość czasu siedzi w Lafitte. Panu by się nie marzył czasem? Wyjazd do Wilna? Nie, na pewno nie. Oj, żartuję. Przecież to już nie jest to miasto, w którym się wychowałem. To jest teraz jakiś dziwny, obcy twór. Szary, nudny. Ledwie wiszący pod sowieckim buciorem. Dziwne, tyle pięknych rzeczy pan napisał o kraju. O patriotyzmie pejzażu, o tej ściślejszej ojczyźnie duchowej. Nie pojechałby pan? To mnie pan zaskoczył. Pan mnie pewnie uważa za szaleńca. Ja poniekąd rozumiem, skąd może wynikać taka ocena mojej osoby. Pan jesteś pragmatyk. Pan masz naturę polityka. Tu pan trafił przed wojną, wydawałem politykę, która była o kulturze, teraz wydaje kulturę, która jest o polityce. Ja wiem, że w polityce liczy się skuteczność. Ale czy ja uprawiam politykę? Chyba nie. Ja tylko staram się zrozumieć rzeczywistość. Bo tylko gruntowne pojęcie tego, w czym się żyje, daje jakieś prawo do zajęcia stanowiska. Dlatego proszę mi wierzyć. Ja innej postawy przyjąć nie mogę. Nie potrafię. Wystarczył mi jeden rok w Wilnie, w tym sowieckim gnoju. Dzień i noc pracowałem fizycznie i skrycie marzyłem o zniszczeniu tego gówna. Tej bolszewickiej zarazy. Tymczasem to były złudne nadzieje. Ale ja ten czas nie tylko przeżyłem, jak go pojąłem. Ja miałbym teraz z nimi wchodzić w dyskusję, szukać dialogu. Zwłaszcza z tymi, którzy chodzą na ich sznurku. Po tym, co tam przeżyłem. Po tym, co widziałem na własne oczy. W dołach Katynia. Pan wie, jak wygląda 1000 trupów ułożonych w jednym dole. Ręce i nogi splątane nawzajem. Wszystko ściśnięte jak walcem. Nie można rozróżnić w tej lepkiej masie indywidualnych kształtów. Pamiętam, że promyk słońca na złotym zębie w czaszce polskiego oficera był jak bluźnierstwo. Przeciwko tej śmierci. Nie tylko tej. Tysięcy. Nigdy nie
Przypuszczałem, że samo życie może być tak cyniczne. Ja tylko próbuję dać panią jakiś kontekst. Tej mojej zgody na to wszystko. A teraz, panie Jerzy, jakkolwiek ironicznie to nie zabrzmi. Mam tutaj wyjątkowo komfortową sytuację i nic nie muszę. Coś pan musi. Musi pan zarabiać na życie. Dbać o żonę. O swoje książki, żeby się rozchodziły jak najszerzej. Ale ja chcę to robić. W normalnym świecie ludzie robią to, co chcą. W Sowietach natomiast to robią to, czego nie chcą. I tylko słońce może stamtąd samowolnie udać się na zachód. To co? Wracamy? A właśnie, jak wygląda korekta mojej książki? Pewnie chciał pan o tym porozmawiać. Wszystko idzie zgodnie z planem.